Śniadanie to naprawdę bardzo, ale to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. W tym celu przygotujemy bardzo zdrowe i proste śniadanie, które można powtórzyć niemal codziennie. Owsianka, na jedną osobę liczyć około 40 gram, kakao niesłodzony, cynamon, trochę wanili świeżej, banan dojrzały i śliwka nie byle jaka, bo suska sechlońska, czyli regionalna, lekko podwędzana, miodzio. Bierzemy 3/4 banana i przy użyciu widelca robimy z niego purée. Uczucie sytości zapewni nam błonnik, dlatego w rondelku zalewamy płatki owsiane, dzięki którym reszta dnia pójdzie jak z płatka. Następnie dodajemy mleko, a potem rozgniecionego banana, wanilię, cynamon, kakao i suskę sechlońską. Gotujemy na małym ogniu przez 5 do 7 minut, od czasu do czasu energicznie mieszając. Kiedy będzie gotowy, przelewamy do miski i studzimy kilka minut. Całość dekorujemy plasterkami banana, a że każde śniadanie smakuje lepiej z niespodzianką, położymy po środku kawałek gorzkiej czekolady. Pyszne, rodzinne śniadanko gotowe, ale do niego jeszcze trzeba coś do picia. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy połączony z sokiem marakui i odrobineczkę piwniczanki. Na dobry start, nic lepszego. Kolor szczęścia. Ty też dbasz o to, co wcina rodzina? Weź udział w konkursie piwniczanki, skompletuj rodzinną drużynę i gotuj się na niezapomniany wyjazd do parku rozrywki.